przy zakupie sprzętu używanego dużym problemem jest jego wycena. Pamiętajcie, że sprzęt nowy z danego roku już po niecałych 9 miesiącach zostanie przeceniony. W Polsce przeceny zaczynają się mniej więcej koło 15 sierpnia. Sprzęt zostanie przeceniony o minimum 20%. Marki, których sprzęt jest najdroższy, przeceniają czasami latawce i deski nawet o 40% od ceny wyjściowej katalogowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po 5 latach sprzęt jest warty nie więcej niż 10-20%, to mamy widełki, w których możemy się poruszać. Więc przy wycenie sprzętu używanego weźcie pod uwagę właśnie te czynniki.